Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja również witam z tej strony. Dzisiaj mamy, ohoho, jakie plany, to już wam nie powiem. Tylko żeby czasem nie było tak jak w tym przysłowiu, z dużej chmury mały deszcz. My z Agnieszką, bo jest Agnieszka, wybierzemy się do mojego ulubionego sklepu w Ogrodniczym. Tam jest, wiem, że dużo takich ciekawostek, jeżeli idzie o kwiaty i chcę te ciekawostki, nowinki właściwie nabyć. No i co? I zaczynamy od wyjazdu do miasta, do naszego agrohitu w Kostrzynie. Lotos. Tutaj mówi, że bardzo dobra roślina na stanowiska słoneczne. Nie przesycha, nie? Nie, nie. I w jeszcze... kolorze białym jeszcze. I w kolorze białym. Piękne są. I które mam wziąć? Zbliżyć te kwiatuszki, jak fajnie wyglądają. Nie? Śliczne są. Ja to pierwszy raz widzę tą roślinkę. W zeszłym roku się bardzo fajnie sprzedawała. Fajne, bo na słoneczne miejsce. I no to można, ja wezmę chyba na można, te parę. Nie musi być tak codziennie, codziennie podlewane. Jak a na surfinia, okna dajmy północne na to. Nada się to? Nie wiem, ja to trzymam cały czas na słońcu. I to ja też biorę i to bardzo fajnie wtedy się rozkwita, bo tutaj cały czas buduję kwiatki nowe. I u mnie to cały czas na słoneczku, tak jak Sandevilla, która lubi słoneczko, nie? I to bierzemy. Begonia, wiadomo, płócieniste miejsce. Fuksja, płócieniste miejsce. A tutaj są jeszcze solenie. Na takie nasłoneczniane miejsca. Begonia, która lubi słońce. Tutaj mamy w swojej cały kartonik, można też pokazać, nie? W różnych kolorach. Tutaj, o, chodź teraz tutaj. Ojoj, piękna. Solenia. Kwiat, po prostu przecudowny. Cały czas kwitnie begonia. Solenia lubi słońce, dużo gromadzi wody w łodygach, więc nie wymaga, można nawet 3-4 dni nie podlewać, nic się jej nie stanie. No bo tu jest ta tradycyjna begonia, to ona raczej do półcienia się nadaje. Tak. A tutaj to wszystko, co Renia wybrała. Mamy nie ma, a Renia szaleje. Renia, szalejesz? Szaleje. Agnieszka się tutaj śmiała, że przyczepką mogłyśmy przyjechać. No mogłyśmy. Tutaj są jeszcze dragony, begonia, też ją wzięłam i powiem wam, że to jest kwiat nie do zajechania. Ona się raz, że rozrasta w taką potężną kopułę, miałam już kilka lat z rzędu i też wzięłam. I tak, wiecie, fajnie kompozycja wygląda, jak jest jedna biała w środku, a po bokach trzy takie bardzo czerwone, kwitnie, ale musi być donica. Bardzo obficie kwitnie w ogóle, mówię, raz na kilka dni można podlać, ponieważ tu jest tak cały magazyn wody w tych łodygach, tutaj widać, one są mięsiste, pełne wody, także kilka dni mogą być niepodlewane. Nie do samych mrozów kwitnąca, przepiękna roślina, wybudowuje. U mnie też kwitła do samych mrozów i to jest to coś, co je nie zasuszy. Nie. Bo nawet jak zapomnę podlać, to i tak zdechnie. Begonia jest właśnie łatwa w uprawie, a to są właśnie, mogą być na słońcu te rośliny. I doskonale sobie w dużych donicach w ogóle, dają. Jak tak się zastanawiacie nieraz, jakie kwiaty do domów, to chyba begonie i pelargonie są takie najwierniejsze w kwitnieniu. Fakt, że trzeba ich bardzo systematycznie dokarmiać, ale są odpowiednie nawozy do tego dedykowane, do tych kwiatów, które powodują burzę kwiatów. To, że one piękniej kwitną i ładnie później cieszą nasze oczka. No i tutaj jest to, o czym mówiłam, nawozy do tych kwiatów i to jest tak naprawdę chyba jeden, no w sumie najlepszy nawóz, jaki jest w ogóle na rynku, przeznaczony do kwiatów typu pelargonia czy begonia. Ja je kupuję, już też w którymś odcinku wam polecałam te właśnie nawozy z firmy Planton. I widzicie, jak te kwiaty wyglądają. Jest burza kwiatów, one są zdrowe, takie jędrne i bardzo się rozpraszają. I tutaj jest też do surfinia, jak ktoś ma do róż.
do róż to już jest w ogóle numer jeden. Ja też podlewam tym róże i one kwitną niesamowicie. Kwiaty są. Pokażę Wam dzisiaj, jak wrócimy, jak u mnie wyglądają róże po stosowaniu tego nawozu. Także to też wezmę. I tutaj jest jeszcze do hortensji. Spójrzcie, co Renia robi. My nie odjedziemy stąd dzisiaj. Tutaj właśnie przyjechał pan, który dostarcza te cudowne kwiaty, producent tych kwiatów. No i wypatrzyłam jeszcze surfinie pachnące, są przepiękne. Tutaj w ogóle wszystkie kwiaty są piękne, bardzo ładnie odżywione, mają naprawdę super dostawców. To jest najważniejsze, że te kwiaty nie są takie zdechnięte, klapnięte, one są zadbane od samego początku. Teraz bierzemy się za kwiatki. I teraz będziemy tutaj rozdysponowywać sobie kwiaty. Tutaj do tych donic mam takie wysokie. Wypełnię sobie je kamieniami, żeby one były stabilne. I tutaj nasypię ziemi, powkładam sobie te. Bo to są begonie, które będą ładnie zwisały. I nie wiem jeszcze, gdzie ustawię. To jeszcze jest kwestia do przemyślenia. Atrakcyjnie będzie wyglądać. No na pewno. A tutaj jest ten lotos. Zakupiłam sobie jeden biały i dwa czerwone. Czerwone pójdą na parapety tutaj, bo to jest kwiat, który może stać w słońcu. On nie boi się tak suszy, także jest polecany dla osób takich jak ja, które często lubią kwiatki przesuszyć. Będą one bezpieczne, nie klapną od razu. Ten tutaj ma wilgoci, bo był przed przywiezieniem podlany. Wygląda ładnie i ma bardzo dużo pąków. On tutaj cały czas będzie wybijał kolejne pędy. Nie widziałam go jeszcze. Podobno. A, pierwszy raz go będziesz miała. Tak, ja go będę miała pierwszy raz. Zresztą tam w Ogrodniczym też mi mówili, że mają go w swoim sklepie dopiero drugi rok. I podobno ci, którzy zakupili, są zadowoleni z niego. Wzięłam. Wygląda ładnie. No, roślina jest bardzo zdrowa. Nie pachnie. Mamusia będzie zadowolona, jak to zobaczy. Mamusia będzie zadowolona i zaskoczona. No. No i tutaj jeszcze odnośnie begonii, bo dużo jest zapytań, jakie begonie, czy w ogóle begonie na stanowisko słoneczne. Ogólnie one fajnie rosną w takim stanowisku pół cień, pół słońce, niezacienionym, bo będą takie wybujałe. W słońcu z kolei będą mogły mieć tutaj poparzenie, jeżeli jest duże słońce. A fajnie się sprawdza solenia. Tak się ta begonia nazywa, choć tutaj moje maleństwo ukryła mi się tutaj pomiędzy lodowymi. Ja takie, wiesz, ścisnęłam do transportu. Tak, 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 tak. O, tutaj jest. Chodź. To jest solenia i ona jest polecana na stanowiska słoneczne. Zresztą z tego, co się dowiedziałam, to nawet jej nazwa solenia właśnie bierze się od słońca. Czyli to już też mówi samo za siebie. Jest ich też kilka kolorów. My żeśmy tutaj wzięły biały, taki, tam mam czerwony. Wczoraj przywiozłam sobie i jeszcze ten piękny taki wypośrodkowany. Aha, no kolor. Tak. Solenia, bardzo piękne ładna jest. No i ta duża begonia, ta jest naprawdę bardzo ładna i ona się przepięknie rozrasta. Ja ją miałam w tamtym roku i roku poprzedniego. Ojejuś, jak ona rośnie. Posadziłam sobie, ale w taką wielgachną donicę, cztery sztuki i taka kopuła mi się zrobiła. Urosło do takiej wysokości, jak ten płotek, no to ponad około półtora metra. Co ty gadasz, ona się tak rozrasta? Tak, ona rośnie wzwyż i wszerz. Ona się będzie naprawdę ładnie rozrastała. A tak wygląda tak skromnie, nie? Znaczy, no, wygląda, bo to jest dopiero start sezonu. Dopiero mamy początek czerwca. No to co, byś chciała taki krzak, jak na koniec sezonu? Bito. No i teraz odpowiednie dokarmianie, systematyka w dokarmianiu. Raz na tydzień te nawozy, które Wam pokazywałam, bo ja zawsze je stosuję i naprawdę są dobre. Jest jeszcze magiczna siła, też są dobre, bo też je brałam, ale te właśnie, co teraz,
to chyba są zdecydowanie lepsze, mają więcej składników przeznaczonych do potrzeb kwiatów i one są tak dobrane, że te kwiaty no naprawdę raz, że mają ładne liście, a dwa, mają bardzo ładne kwiaty, no bo zresztą widzieliście w zeszłym roku, no i tutaj o widać, jak one bardzo ładnie już kwitną, ale mówię, systematyka w podlewaniu. Kwiatki na oknach poustawiane, już troszeczkę wszystko rozplanowane i tutaj jest taki ogródek od drogi, gdzie moja babcia miała kwiaty, później mama, no ale tutaj jest od strony północnej i porasta mech. Można by go tutaj było likwidować, walczyć z nim, ale ponasadzałam sobie róż takich właśnie hortensji i juka i tutaj w zupełności wystarczy. Kwiaty teraz sadzę, sieję gdzieś tam powiedzmy na ogrodzie nad stawem. Tutaj mam jukę. Uwielbiam juki, kocham je wręcz i w tamtym roku, ona tutaj już ma kupę lat, w tamtym roku pierwszy raz zakwitła, miała jakiegoś takiego niedorobionego kwiata, a w tym roku puszcza dwa piękne. Sąsiadka, pani Sabinka, ma przepiękne juki i tak zawsze się do niej śmiałam. Dobrze, że posadziła przy płocie, bo mogłam się nacieszyć ich pięknem, ich takim kształtnym kwiatem. Uwielbiam po prostu kwiaty juki, a w tym roku będę mogła sobie przyjść i tutaj podotykać, popatrzeć. Tak kocham juki. Tutaj mam róże. Róż mam kilka gatunków. Jakie to są, to nie wiem. To jest róża, która tworzy taki pnący krzak i jest ona przepiękna. Kwitnie obficie, ale jest właśnie podlewana systematycznie tym nawozem, który Wam pokazywałam na samym początku, plantonem, i podlewam ją raz w tygodniu. Tutaj jest burza kwiatów. Teraz te kwiaty nie wyglądają może zachwycająco z tego względu, że tutaj padały deszcze, a ta róża jest niestety wrażliwa na deszcze. Jej kwiat nie zmącony deszczami powinien wyglądać tak jak tutaj, o te, być bardzo ładny kolorystycznie i jeżeli chodzi też o jędrność, kwitnie ona dosyć długo i jest efektowną różą. I teraz jak tutaj o nie dbać, na co zwracać uwagę? Przede wszystkim obsadzam różę czosnkiem już taką porą w listopadzie, w grudniu. Czosnek zapobiega takim pierwszym rzutom różnego rodzaju chorób grzybowych. Okładam na zimę dużą warstwą obornika, który raz, że troszeczkę je tak jakby chroni, a dwa, z upływem tygodni, miesięcy, pod wpływem warunków atmosferycznych, oddaje swoje cenne składniki do korzenia, z którego później róża transportuje sobie w górę. No i przede wszystkim też systematyczne opryskiwanie czosnkiem, opryskiwanie sodą, opryskiwanie drożdżami, bo róża też bardzo łapie choroby grzybowe. Jeżeli coś mi się pojawi na liściach, obrywam te chore liście, żeby ich nie było. Usuwanie wszystkich przekwitniętych kwiatostanów, tak jak tutaj, zobaczcie, ona przekwitła, to już powiedzmy jutro czy pojutrze, zależy jak tutaj z czasem wyrobię, wezmę nożyczki i będę obcinać. Obcinam zawsze z pierwszym tutaj liściem od góry i resztę zostawiam. Dlaczego tak? Dlatego, że jeżeli bym ją zostawiła tak, ona dalej składniki pokarmowe będzie transportowała tutaj, bo to cały czas żyje i tutaj się robi torebka nasienna i ona, ta róża, będzie tutaj swoją siłę kumulowała i nie będzie powtarzała intensywnie kwitnienia. Jeżeli to o głowie obetnę, ale nożyczkami, tutaj trzeba nożyczkami nie obrywać, bo możemy robić minimalne
takie naderwania tej skórki, co też nie jest korzystne dla róży, bo ona później będzie tak jakby płakała. Ona będzie niby mikroskopijnie cierpiała, ale jednak, jeżeli uszczkniemy tak 30 sztuk i zrobimy te mikroskopijne naderwanie, skaleczenie, to będzie to duża, jedna potężna, ogólnie duża rana. I to jest ważne, aby usunąć. Wtedy wszystkie składniki pokarmowe stop, nie pójdą wyżej. Więc gdzie będą transportować swoją siłę? Tu wypuszczanie kolejnych kwiatostanów. I ona, ta róża, jeżeli ją tutaj pięknie doglądnę, ładnie ją dokarmiam i obcinam tutaj te właśnie przekwitnięte już kwiatostany, to powtarzam i kwitnienie ma przerwę taką, powiedzmy, 2 tygodnie i kwitnie do samych mrozów. Jeszcze w grudniu niejednokrotnie mam kwiaty, jeżeli nie ma silnych mrozów. I jeżeli jest coś takiego, że ten kwiat jest już poparzony przez deszcz, bo on no, jest wrażliwa na deszcze, to też jego będę już obcinać, bo nie ma sensu, żeby tu składniki pokarmowe jeszcze szły, bo ona mimo wszystko jeszcze żyje. Ten pąk jeszcze żyje. I szkoda, żeby już ładowała w takie coś brzydkiego składniki, jak można to wyeliminować i niech ona się skupia na wytwarzaniu kolejnych pędów, o chociażby takich jak tutaj te pąki. Tutaj jest róża, którą przywiózł jeszcze mój dziadek. On był miłośnikiem róż, kochał róże. I w sumie takiego doświadczenia, jeżeli idzie o róże, nabrał w Niemczech, bo był na robotach, zesłany był na roboty do niemieckiego Bauera i tam oni mieli przepiękne róże i dziadek tak podpatrywał, nauczył się uprawy tych róż i któregoś razu, to już będzie ze 30, może 40 lat temu, w lesie, na ruinach, po starym, po niemieckim domu, wykopał, przywiózł te róże. One rosły u nas tam na ogrodzie, gdzie ja mam teraz szklarnię i później ja tutaj wykopałam ją i posadziłam i ona rośnie i ta sama sytuacja. Obcinam tutaj wszystkie te kwiatostany przekwitnięte. Poniżej, tu będzie z 3-4 liśćmi, tak, aby wszystką, całą tą koronę usunąć i ona też powtórzy mi kwitnienie. Niesamowicie pachnie, ona przepięknie pachnie, ta róża, ale jest wrażliwa. Na nią wszystkie dziadostwo lezie, wszystkie mszyce, jakie tylko mogą być, to właśnie na tą różę będą lazły i tutaj trzeba ogromnej systematyki, jeżeli idzie o zwalczanie tych mszyc, żeby nie zaatakowały. I po deszczach, jeżeli są takie deszcze, jak teraz u nas, były długotrwałe, intensywne i pogoda niesprzyjająca, ona robią jej się takie liście. I tutaj też trzeba dużo takiej pielęgnacji, podlewania tym nawozem, oprysku czosnkiem, żeby ona kolejne wypuszczała ładne. Ale mimo wszystko jest taką różą wrażliwą. Tutaj jest kolejna róża, bardzo pachnąca. I ona u mnie jest drugi rok. W zeszłym roku miała jeden kwiat. W tym roku ma już 4 kwiaty, kwitnie przepięknie i też jeżeli ona mi przekwitnie, ogłowię ją, to jutro prawdopodobnie już usunę, bo ona jest już przekwitnięta i szkoda, żeby tutaj swoją siłę ładowała w coś, co już no nieładnie wygląda. Niech skupi się na wypuszczeniu kolejnych pąków kwiatowych. I też w tamtym roku ją przycinałam, to 3 razy mi powtórzyła kwitnienie. Ta róża, jaka to jest nazwa, to nie wiem, bo te róże tak kupowałam bez nazwy. Część u pani Różyczki, część na bazarze niemieckim i tutaj tych nazw nie mam. To jest róża, która się bardzo ładnie będzie tutaj pięła na boki i ona idzie mi już tutaj w pędy te boczne i też jeżeli mi cokolwiek tutaj przekwitnie, obcinam i ona wypuszcza kolejne. Róża odporna na deszcze,
nie łapie takich tych plam na liściach. Kwiatuszki też nie mają takiego koloru brzydkiego, nie jest wrażliwa na deszcze, bardzo ładnie się utrzymuje, ale jest taka delikatna. Ona ma coś w sobie z takiej delikatności. Bardzo dobrze mi się sprawdza do dekoracji tortów i dekoracji ciast. Tutaj jest Toro, jedna chyba z najpiękniejszych róż. Ja to zawsze mówię, że to jest taka róża jakby sztuczna, plastikowa. Ona też jest dosyć wrażliwa na deszcze. Jeżeli nie ma deszczy, to ten kwiat jest taki intensywny, taki jakby był sztuczny, wykonany z materiału. A deszcze powodują, że ona ma takie jaśniejsze wybarwienia, dostaje plamki. I też zakupiłam ją w zeszłym roku, miała jeden kwiat, teraz już ma tych kwiatów 5, bardzo ładnie mi się tutaj rozrasta i jest bardzo piękną różą. Tu z kolei jest różyczka krzaczasta, ona już nie będzie się pięła na boki, tylko będzie tworzyła taki krzak, no i będę chciała ją wypuścić maksymalnie do takiej wysokości tutaj, żeby była z płotem i będę ją później już przycinała, nie pozwolę jej wyżej rosnąć, a może pozwolę, no to jeszcze zobaczę, ale też bardzo dobrze ona się nadaje do dekorowania tortów i ciast. I też nie jest wrażliwa na deszcze. Ten kwiat nie robi się taki brzydki jak na tamtej pierwszej róży. No i kolejna różyczka. Moim zdaniem najpiękniejsza. Tą różę dostałam tutaj i ona w tamtym roku miała też jeden pąk. W tym roku ma pąki 3. Jest różą odporną, jeżeli chodzi o kwiat, na deszcze. Długo utrzymuje swoją intensywną barwę i bardzo długo zachowuje taką fazę kwiatu. Pąk jest dosyć długo utrzymywany i ona nie jest taka, że od razu się szybciutko w kilka dni rozwija, rozklapie się i opada. Ten pąk utrzymuje się około 2 tygodni nawet i jeżeli jest chłodno, to jeszcze dłużej. Także róża najpiękniejsza, tylko wiecie co, zrobiłam ogromny błąd. Posadziłam ją tutaj, zależało mi, żeby była w takim troszkę półcieniu, aby słońce ją tutaj nie niszczyło. I posadziłam ją przy hortensji tej krzaczastej i ona teraz, zobaczcie, odchyla się od niej. To się rozrasta i ona się odchyla. Róża jest kwiatem królewskim, nie lubi towarzystwa. Ta ewidentnie nie toleruje towarzystwa. To jest samotnica i będę musiała ją na jesieni, jak ona już pójdzie w stan uśpienia, wykopać z potężną bryłą i ją posadzę gdzieś indziej, tak żeby królewna mogła rosnąć sama w pojedynkę. I jeszcze jedna różyczka. Ta już jest krzaczasta, bo tamta drobniutka jest pnąca. Ona będzie mi się rozgałęziać na boki, a ta jest różą krzaczastą. Też ją dostałam w tamtym roku. Bardzo ładnie mi kwitła, ją poprzycinałam tutaj, uformowałam i ona już mi się tutaj prowadzi w taką formę krzaka. No i oczywiście też jak tylko cokolwiek przekwitnie, obrywam to, obrywam, obcinam, usuwam, żeby niepotrzebnie nie ciągło tutaj soków. No i powtarzam, i kwitnienie. Wyglądają ładnie, bardzo ładne są do dekoracji tortów. Jak robię torty, to te właśnie różyczki, takie malutkie, delikatniutkie, dobrze mi się sprawdzają w dekorowaniu tortów. O, się nagadałam o kwiatach dzisiaj. Odcinek, nie, no bo odcinek wniosek z tego, Reniu, że ty kochasz róże. Kocham róże, kocham wszystkie kwiaty, kocham juki, kocham pelargonie, begonie. Tutaj zajmuje się tym mamusia, ale ja uwielbiam. I gdyby nie to, że ona się nimi zajmuje, to byłaby to moja domena, ale skoro mamusia chce to robić i póki jeszcze ma siły, no to niech ona to robi, niech dzierży to berło kwiatowe, dopóki tylko ma ochotę, czerpie z tego ogromną radość. No a ja też się cieszę z kolei, że ona ma radość, że żyje, że nie wygytuje mimo tych swoich już
ładnych latek. I kochani, ja Wam tego życzę, żebyście nie wegetowali. Jeżeli macie jakąś pasję, nie zwracajcie uwagi na to, że macie 50, 70, 80 lat. To jest naprawdę nieważne. To są tylko cyfry. Jeżeli tylko czujecie się, mając 80 lat, że chcecie zatańczyć w deszczu, zróbcie to. Tak, dlaczegoż spełniajcie by nie? Się po prostu. Spełniajcie się, bo jutra może już nie być. Tak naprawdę nie wiemy, ile jest nam tutaj na tej ziemi dane dni, wiosen, zim, i wykorzystujmy to na maksa. Nie patrzmy, co powie sąsiad, co powie sąsiadka, bo ona się nami tak naprawdę, taka osoba nie przejmuje, patrzy tylko na własne ego i na własne ja, a to my mamy żyć, my mamy czerpać z tego i tego Wam życzę, abyście umieli czerpać z tego i żyli, póki żyjecie. Do następnego. Pięknie. I tym pięknym akcentem do następnego. Boże, jak ona pięknie pachnie. I na koniec jeszcze Agnieszka wącha róże. Ta pachnie wyjątkowo. Nie, no jest niebiańsko. A Agnieszka pachnie. Uwielbia róże. Róże. Uwielbiam, ja sobie do domu też kupuję, często też cięte. Gdzieś tam troszeczkę swoich też mam. Ale tak skromnie, no. Kocha róże dziewczyna. W krzaczku, na krzaczku, w ogrodzie. Kocha w wazonie. Kocha wszystkie, jakie tylko mogą być. No, kobieta są. Z różami. I tym oto różanym tematem się z Wami żegnamy. Do następnego. Pa, pa! Pa.